Zarabiam w biznesie. Zaprasza Adam Grzesik. Drogi przedsiębiorco, dzisiaj bardzo wyjątkowy odcinek z cyklu Jak działać, jak zarządzać firmą w czasie kryzysu, pieniądze, pracownicy, klienci i plan działań. Rozmawialiśmy ostatnio o tym, co zrobić, jak reaktywować, jak przywiązać do siebie, jak sprawić, abyśmy byli pierwszą myślą, kiedy się skończy ten kryzys w głowach naszych klientów. A teraz zastanówmy się, czy możemy wyjść szerzej, czy możesz zbudować nową publiczność, czy możesz stać się osobą popularną, czy możesz w odróżnieniu od twojej konkurencji w sposób bardzo pozytywny zaistnieć w umysłach klientów. Myślę, że taką rzeczą, o której powinieneś wiedzieć, z której powinniśmy sobie bardzo mocno zdawać sprawę, jest to, że kiedy ludzie siedzą w domach, kiedy pozamykali się na cztery spusty, kiedy przeglądają Netflixa, telewizję, scrollują sobie internet, również zatrzymują się w mediach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, być może YouTube, być może twoja strona internetowa. I teraz, o ile mnóstwo firm, mnóstwo twojej konkurencji, przenosząc się do internetu, robi dużo zamieszania, przychodzi z ofertami, niektórzy, nazwijmy to w cudzysłowie, żebrzą, inni starają się coś na siłę sprzedać, to ty mógłbyś być osobą ciekawą. I taką rzeczą, do której was będę bardzo zachęcał, to do tego, jak sobie zrobić cztery różne rzeczy, aby być osobami, aby być firmami bardzo ciekawymi. A więc podzielimy sobie to na cztery fragmenty, na takie sprytne i proste podpowiedzi na blogu, w poradnikach, wideo, w podcastach, w live'ie. O tym już trochę mówiliśmy. Po drugie, jak tworzyć społeczność, jak założyć dobrą grupę na WhatsAppie, na Facebooku, może jakieś spotkania mastermindowe. Po trzecie, jak budować osobistą relację poprzez rozmowy, konsultacje, linie wsparcia, biuro obsługi klienta, tematy związane z telefonami, ze zdalną pomocą klientów. No i czwarty punkt, jak ich zainspirować, dać im nadzieję, aktywność, jak być po prostu fajny. Więc dobrze, jeżeli słuchasz tego, to bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś zajrzał również na mój kanał na YouTubie i odnalazł sobie ten odcinek tam, gdzie jest podcast Zarabiam w biznesie, tutaj, dotyczący jak, tytuł jest banalnie prosty, jak zarządzać firmą w czasie kryzysu, nowi klienci. Dlatego, że tam są slajdy, tam pokazuję prezentację wideo, ona jest również dostępna na stronie Zarabiam w biznesie. Więc taką rzeczą, którą możesz zrobić, to możesz przygotować, znaczy możesz się wprosić do kogoś, nazwijmy to na live. Jeśli jesteś fajnym ekspertem, fajnym specjalistą i jest ktoś, komu twoja wiedza, to co masz w głowie, może zainteresować jego publiczność, dobrze jest skomunikować się z taką osobą, oczywiście zadzwonić, napisać do niej i zaproponować, żebyście poprowadzili wspólnie live. Czyli ty jesteś gościem, ktoś z tobą robi wywiad, trafiasz do nowej społeczności, ta społeczność przychodzi do ciebie na twoją stronę, na twojego fanpage'a, na twoje konto na Instagramie, sprawdzają cię. No i oczywiście, jeśli masz tam rzeczy, o których już mówiliśmy, takie użyteczne, to wszystko, co przygotowałeś w poprzednim wideo, w poprzednim nagraniu, w części trzeciej tych całego planowania współpracy z klientami, to oni u ciebie już zostaną. Co możesz dalej? Oczywiście, tak jak ty się wprosiłeś, możesz, zastanawiając się, czego potrzebują twoi klienci, możesz zaprosić eksperta. Ja na przykład robię live'y, jak ci sobie do mnie zajrzysz, to możesz zobaczyć, że są live'y z księgowym, są live'y z importerem z Chin, są live'y z takim wizjonerem, który szuka okazji inwestycyjnych i pokazuje, jak można sobie zarabiać. I te wszystkie live'y zbierają po 5, 6, 7 tysięcy wyświetleń i ludzi, którzy to widzą, bo są tego ciekawi i dodają moją stronę do obserwowanych. Przykład salonu kosmetycznego to jest temat, kiedy możesz pokazać swoich pracowników jako ekspertów. U nas moja żona Ania, która współprowadzi salon kosmetyczny, zaprosiła właśnie na takiego live'a, którego można zrobić i na Facebooku, i na Instagramie, i na YouTubie. Zaprosiła naszą makijażystkę Tetianę i zrobiły sobie wywiad właśnie o tym, pokazując tym paniom po kolei, jak można sobie zrobić po prostu najprostszą rzecz, zadbać o zwykły makijaż. Następną rzeczą, jeśli jesteśmy w sprytnych poradach, podpowiedziach, które wrzucisz na blog, na poradniki i tak dalej, zastanów się, już mówiliśmy o tym, czego twoi klienci potrzebują. Takie przykłady z internetu, nie wiem, panie mają manikir hybrydowy, pęgim ten lakier, jak sobie ściągnąć samodzielnie ten lakier, jak zrobić peeling, jak zadbać sobie o twoją twarz.
Oglądałem ostatnio takie porady pana, który jest trenerem personalnym, pokazywał, jak sobie samodzielnie zrobić z okładki przezroczystej przyłbicę, mając nożyczki do dyspozycji, zszywacz do paznokci, jak ją sobie ułożyć. Możesz stworzyć wyzwanie, które, nie wiem, raz w tygodniu zrobisz jakieś wyzwanie dla swoich klientek czy dla swoich klientów. No i znowu taka albo porady, albo podpowiedzi. Genialną rzeczą jest coś, co znalazłem na internecie, jak prawidłowo używać maseczek. Ludzie sobie czytają po kolei punkty, jak założyć i nosić maseczkę w trzech krokach, jak zdjąć i zdezynfekować maseczkę w trzech krokach, a na dole dołącz do nas na Facebooku, szyjemy maseczki bielsko-biała. Mam dla Ciebie użyteczną rzecz, gdzie znaleźć rzeczy, którymi interesują się Twoi klienci. Strona się nazywa answerthepublic.com, czyli trzeba sobie wpisać answerthepublic, pisane razem, .com, answerthepublic.com. Tam sobie wybierasz język polski, wpisujesz sobie hasło ze swojej branży, nie wiem, hydraulik, mechanika samochodowa, naprawa samochodów, i on Ci generuje zapytania, z którymi przychodzą klienci do internetu. Idźmy dalej. Następne poradniki. Mój taki fajny klient, który się nazywa Jim Break, bardzo Wam polecam ich obserwować, trener personalny, pokazuje, że jeśli mamy trenować w domu, to jak zrobić prawidłową pozycję, prawidłową deskę, prawidłowe brzuszki, prawidłowe przysiady. Umieszcza krótkie filmiki wideo, jest i na Instagramie, i na Facebooku, ale ktoś, kto ogląda, pamiętaj, nie bój się ofertować, nie bój się sprzedawać. On mówi, może zobaczysz więcej, bo mamy akurat przygotowany w dobrej cenie program treningowy na 28 dni. Nie wiem, kolejna rzecz, na blogu zastanów się, czego ludzie potrzebują. Teraz nagrywam właśnie to, co do Ciebie mówię, czyli jak działać w kryzysie. Dokładnie taki sam temat znajdziesz na moim blogu, czyli jak działać w kryzysie, decyzje, pomysły, plany, przyszłość, czy inaczej bankructwa. Znowu, kilkanaście tysięcy ludzi to przeczytało. Inny sposób, który też wrzuciłem na bloga, zebrałem wszystkie możliwe dofinansowania, umieściłem to na blogu z linkami. Nagle ludzie zaczynają Ciebie po prostu po kolei sobie obserwować. No cóż, mógłbym Ci opowiadać, mógłbym być gołosłownym, ale mam analitykę. I teraz, kiedy ja sobie wchodzę w statystyki, jestem na takiej platformie Spreaker, gdzie umieszczam właśnie te podcasty i one są stąd dystrybuowane do Apple Podcast czy na stronę Zarabiam w Biznesie, to tam w ciągu ostatnich dni o 40% wzrosły pobrania i odsłuchy. Kiedy wchodzę w statystyki, w narzędzia na moich stronach na Facebooku, to co widzę, to to, że konkurencja śpi. Konkurencja nie umieszcza postów albo są tam bardzo niskie zasięgi. Natomiast na stronach, używając tych technik, to o czym Ci teraz właśnie mówię w tym podcaście, przyrosty 50%, 30%, takie rzeczy się po prostu zaczynają dziać. Czyli już mamy sprytne i proste podpowiedzi. Następna rzecz to jest tworzenie społeczności. To jest albo tworzenie dobrej grupy na Facebooku albo na WhatsAppie, albo przejście na platformę zoom.us i tworzenie tak zwanych mastermindów. Dobre przykłady. Jeżeli są to kosmetyczki, jest tam ponad 2000 ludzi, strona się nazywa Arkana Profesja. I teraz o ile większość grup jest taka, gdzie ludzie siedzą, płaczą i niewiele się dzieje, to tutaj z kolei dają sobie porady, dają sobie live, wymieniają się najnowszymi rzeczami, spostrzeżeniami. Genialnie działająca grupa. Inną rzeczą, którą możesz zrobić, to jest na przykład taka bardzo popularna platforma, która pozwala na telekonferencje online. To jest Zoom, przez dwa O, czyli zoom.us. Jak to wygląda? Ludzie się logują, instrukcje do tego, jak się na nim poruszać, jak się w ogóle go uruchomić, znajdziesz na stronie wiodi.adamgrzesi.pl, ale teraz znowu, masz jakichś tam dobrych klientów, mówisz, słuchajcie, drodzy klienci, jestem do Waszej dyspozycji, jeśli macie ochotę porozmawiać o czymś, to jesteśmy pod tym linkiem na Zoomie i tu się możemy u siebie spotkać. Żeby było ciekawiej, to tą transmisję z tego Zooma możesz również udostępnić, czyli streamingować na swoje social media i w ten sposób ludzie mówią, o kurde, możemy sobie pogadać. I w ten sposób być może ty jako ekspert możesz zacząć udzielać konsultacji. Kolejne elementy związane z taką bardzo osobistą relacją, która jest mocną relacją. Mówiliśmy w poprzednim odcinku o banku przysług. To są tematy typu konsultacje, linia pomocy albo inaczej biuro obsługi klienta. Mój znowu wspaniały klient, zdrowy profil z Gdańska, przychodnia,
Tak, prosty post na Facebooku, oczywiście plus SMS-y, plus maile. Kochani pacjenci, zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja jest dla Was bardzo trudna, dlatego uruchomiliśmy dla Was infolinię. Dietety kliniczne, pracuje poniedziałek, piątek, 13 do 15 i psycholog kliniczny, psychoterapeutka. Porada i jednocześnie budowanie sobie klientów. Kto to robi jeszcze? Możesz wejść sobie na stronę tche-first.pl. Proszę bardzo, zamów sobie szybki audyt strony pod kątem SEO. Możesz wejść na moją stronę adamgrzesi.pl. Hello, bezpłatna konsultacja. Wypełnij ją. W momencie, kiedy nagrywam, 74 osoby w ciągu tego miesiąca u mnie wypełniły tą ankietę i moim zmartwieniem jest to, kiedy ja dla nich znajdę czas, rozumiecie? Ale to jest budowa osobistej relacji. Co dalej? Możesz zrobić zwykły post albo pod jakimkolwiek postem, który umieszczasz na Facebooku, na samym dole piszesz: w każdej chwili służę pomocą, ale musisz wiedzieć, że tam twoje zaangażowanie jest kluczowe. Dbaj o coś, zapraszam na konsultację i tutaj twój numer telefonu. Kolejna rzecz, jeżeli klient zadaje ci pytanie na przykład na Facebooku, to nie musisz mu odpowiadać, możesz mu powiedzieć super, mówi ok, ponieważ to jest bardziej złożony temat, zapraszam ciebie w komentarzu pisząc, zapraszam cię, proszę zadzwonić, pomogę. I w ten sposób, nazwijmy to, wymuszasz sobie takie działanie. Oczywiście, kiedy sprzedajesz pewne rzeczy w trakcie konsultacji albo składasz oferty handlowe, być może według sposobu, którego uczę na szkole biznesu, dostępnej również w wersji online, no to się nagle okazuje, że możesz nieźle pohandlować. W przypadku salonu kosmetycznego, kiedy salon jest zamknięty, mamy teraz obawy, czy klientki się nie przeniosą do online, no bo sprzedaż kosmetyków jest wyższa w online niż zwyczajowo, dokładnie wykonując te działania, które teraz są. O tym powiedziałem, a teraz otwórzmy drzwi inspiracji i zobaczmy, w jaki sposób jeszcze mógłbyś inspirować, dawać nadzieję, stymulować ludzi w social mediach. To mogą być proste wyzwania. Widziałem ostatnio coś takiego, że kosmetyczka wrzuciła temat czerwonej szminki i zrobiła prosty post. Czy wiesz, że w USA podczas wielkiego kryzysu w latach 30. zaobserwowano wzrost sprzedaży jednego produktu? Była to czerwona szminka. No i tam tłumaczy ten efekt czerwonej szminki, prosi, żeby dziewczyny zaczęły oznaczać znajome i żeby zaczęły publikować tą czerwoną, swoje zdjęcia z czerwoną szminką i nagle mamy kilkadziesiąt komentarzy. Następna inspiracja. Jeśli nagrywasz podcast, tak jak ja w tym momencie, zrób sobie zdjęcie, czy nagrywasz, nie wiem, piszesz wpis blogowy, pokaż klientom, wrzuć to do social mediów. Hello, żyjemy, szykujemy coś dla Was, nagrywamy filmy, jesteśmy. Następna rzecz, to mogą być wyzwania. Znowu, firma kosmetyczna, dzisiaj dziewczyny wszystkie robimy sobie peelingi na twarzy, albo dzisiaj robimy sobie stopy. Temat, nie wiem, mój kolega, który jest doktorem fizjoterapii, zrobił live'a i mówi: moi zwariowani pozytywnie klienci, pokażcie swoje pasje. Nie wiem, czy wiecie, że ja się zajmuję, uwaga, fizjoterapeuta, doktor fizjoterapii, renowacją felg samochodowych. Wow! Gymbrek, o którym mówiłem, wymyślili wyzwanie z papierem toaletowym. Toilet Paper Challenge, tak? Czyli rób różne rzeczy z papierem toaletowym. Zakładam, że zobaczyłeś je, to wyzwanie gdzieś na Facebooku. Nagle ludzie zaczynają uczestniczyć, a dalej już jest bardzo prosta droga do remarketingu, do przekierowania na przykład u nich na kurs online'owy. Znowu, kolejne inspiracje, jesteś na jakiejś grupie, wymyśliłeś, że mógłbyś ludziom podoradzać. Zacznij bawić się, zacznij robić live'y. Nie wiesz, jak to zrobić? Wejdź na vod.adamgrzesi.pl, tam masz pełną lekcję, jak przenieść się do świata online. Ewa Chodakowska, kim jest? Trenerem personalnym, ale mało kto wie, że jest również właścicielką marki Be Diet Catering, czyli firmy cateringowej. I znowu daje wyzwanie, mówi: dziewczyny, musicie połączyć aktywność fizyczną tutaj, ale zerknijcie na tą stronę. Już mamy przekierowanie. Kolejny przykład, firma, która, biuro tłumaczeniowe, dogadamy.cię. Zapukali do mnie, zrobili ze mną webinar, poprosili, żebym poprowadził to dla ich klientów, później im to udostępnili. Byłem tym zachwycony, ale teraz widzę, że oni dalej robią z kolejnymi ekspertami i co tydzień robią darmowe webinary. I oczywiście, albo ty możesz zaprosić kogoś do swojej firmy i zrobić webinar dla twoich klientów, albo możesz ty się gdzieś tam indziej wciśniesz. Moja koleżanka, która jest stomatologiem, no właśnie, gabinety stomatologiczne głównie są pozamykane, ale stomatolodzy mają jakieś swoje patenty, jakieś swoje umiejętności dotyczące, jak zmniejszyć stres, jak zmniejszyć poziom martwienia się
Proszę bardzo, zaczęła prowadzić zwykłe live'y, normalnie mówiąc do telefonu, dotyczące właśnie tego, jak zmniejszyć swój stres. Inny przykład na Facebooku. Temida jest kobietą. Kobieta, która jest prawniczką, zamiast się zamknąć w domu, zaczęła robić wideokonsultacje, ale żeby ściągnąć klientów na wideokonsultacje, robi po prostu live'y, na których daje porady dotyczące generalnie sobie wsparcia. Mój klient Maciej Bis, tematy nieruchomości. Nieruchomości leżą w momencie kryzysu. One oczywiście odbudują się za 2 do 3 miesięcy i pewnie nawet będą droższe, bo ludzie będą chcieli chronić swoje pieniądze, ale zobaczyłem, że też jest zapraszany na różne live'y. Mówię, nie ma problemu, dzwonimy do Macieja. Macieju, czy możesz do mnie przyjść? Tak, oczywiście, Adamie, spotkam się z tobą, będę u ciebie. Więc zrobiłbym na twoim miejscu dzisiaj listę rzeczy. Oczywiście celem jest to, aby być w pamięci klienta, aby się pozytywnie zakorzenić. Zrobiłbym sobie taką listę inspiracji. Obejrzałbym wideo, w którym nagrywając MP3, teraz ten podcast, również nagrywam wideo, w którym tłumaczę daję konkretne przykłady, jak to można sobie zrobić. Żeby sobie zrobić listę, zacznij od czegokolwiek. Możesz obserwować na Facebooku Salon Piękne Ciało. Możesz obserwować mojego klienta Salon Canon Piękna. Możesz następnego mojego klienta Ulala Day Spa albo Hair Ace obserwować. Możesz obserwować moją stronę Adam Grzesik, trener, jeśli chodzi o Facebooka. Tam jest mnóstwo Instagrama, oczywiście LinkedIn. Zwróć uwagę, bo ja wszystko, o czym mówię, wszystko, co robię, wszystko to również robię. Jestem dokładnie w realu taki sam jak tutaj, kiedy staram się ciebie ponauczać. Jedyna różnica jest być może taka, że u mnie się wydarzył cud, czas unieść dupę, czyli ja to robię. Cały czas testuję nowe rzeczy i dzięki temu mam fajnych klientów. I teraz bardzo ważna rzecz na koniec tego nagrania. Przy okazji, jeśli tylko jest jakakolwiek okazja, nie bój się niektórych rzeczy sprzedawać. Co to oznacza? Masz sklep normalny, czy tam, nie wiem, jakąś firmę usługową, zacznij sprzedawać bony na przyszłe usługi. Znowu, wejdź sobie na stronę salonpiękneciało.pl, umieść tam bony, możesz sobie kupić bony na zabieg, na vouchery. Przygotuj im gotowe zestawy. Mówiliśmy już o zestawach na coś tam, nie wiem, na przykład na cerę, na przykład zestaw kosmetyczny na wynos. 3 produkty, czy 2 produkty. Ja przygotowałem zestaw wychodzenia z kryzysu, czyli nagrałem wideo, możesz wejść na stronę wiodli.adamgrzesik i tam w mikrocenie około 100 zł masz do odbioru pełen zestaw, 3,5 godziny wideo, inspiracje do pobrania PDF-y. To jest to, co teraz w takich małych fragmentach tutaj nagrywam w MP3. I to są takie gotowce tutaj. W przypadku salonu, czy tam jakiejś innej firmy, być może wykorzystasz jakiś baner, reklamę zewnętrzną, taką tradycyjną, potykacz i mówisz, ok, my tutaj na przykład możecie kupić jakieś produkty, albo skorzystaj z porad kosmetycznych. Kolega mi ostatnio nagrał fajny film, znaczy on dotyczący jego restauracji, z pracownikami poprosił, żeby to udostępnić, typu kup bon, to się nazywa bon na przyszłość, restauracja radiowa w Opolu. Kupiłem 2 bony, każdy po 100, dzięki temu dostałem plus 20%, więc mam łącznie na 240, to spokojnie wystarczy na 1 albo 2 obiady rodzinne, kiedy przyjdziemy. Inne inspiracje, wyobraź sobie, że jest firma, która dezynfekuje, czyści, pielęgnuje obuwie, zużyte takie obuwie, które mamy w domu. Poszukaj sobie fanpage'a Shoes Spa, SHOES Spa i okaże się, że odbierzemy od ciebie od domu. Jakie jeszcze inne rzeczy robią? Ciasta i desery z dowozem do domu. Tulipany, frezje z dowozem do domu. Zabawki, gry dla dzieci z dowozem do domu, również wynajem, zdezynfekowane. Wypieki bezglutenowe, piwo rzemieślnicze z dowozem, ewentualnie materiały do piwa rzemieślniczego. Wymiana opon, czyszczenie klimatyzacji, ozonowanie, odbieramy samochód i ci odstawiamy. Karnety na przyszłość, zajęcia jogi, zumby i tak dalej, zajęcia online'owe. Bukiety, wiązanki, kwiatki doniczkowe, nasiona, rzeczy dla ogródka z dowozem do klienta. Pyszne, ekologiczne jedzonko i słodkości może być z dowozem do klienta. Vouchery pobytowe na przyszłość, znowu gdzieś tam sobie w spa, też może być tutaj, takie rzeczy mogą być na przyszłość. Nawet mój wspaniały klient Alcadias, pan magiczny, możecie sobie wejść na taką stronę, zaczął robić pokazy magii online'owo dla swoich klientów, czyli klient kupuje oczywiście pewnie za połowę ceny normalny pokaz, bo on nie musi tam jechać, przygotowuje specjalne zaproszenie
dzieciaki sobie siedzą, tam jest 7, 8, 10 dzieciaków, które spotykają się na urodzinkach i on online'owo im to pokazuje. Więc moi drodzy, to do czego bardzo was zachęcam, to jeszcze raz do tego, żeby zrobić dzisiaj dużo, dużo zamieszania właśnie w internetach, ale takiego pozytywnego, nienachalnego. Raczej myśl o tym, właściwie słowo klucz, jak być ciekawym. Bo kiedy będziesz ciekawym, zaczniesz gromadzić wokół siebie obserwatorów. I teraz jeśli zostaniesz pierwszą myślą w ich głowie, to oni po tej całej, kiedy zostaną otwarte punkty handlowe, punkty usługowe, oni albo przyjdą na początku do ciebie, albo dosyć szybko gdzieś tam ciebie tutaj odwiedzą. Taki najlepszy przykład na koniec. Wejdź na Facebooka, znajdź sobie zakład pogrzebowy Bytom. Bazują na tym, że kiedy kogoś zabraknie w twojej rodzinie, to oni będą pierwszą myślą w głowie ciebie, czyli klienta. Życzę ci mnóstwa inspiracji, myśl pozytywnie i cały czas, dzisiaj, kiedy być może jest ciężko, myśl do przodu, co będzie za 2, co będzie za 3 miesiące. Albo wykorzystasz tą szansę i będziesz pierwszą myślą w głowie twojego klienta, albo kiedy zaczniemy wychodzić z kryzysu, będziesz na szarym końcu lub twojej firmy już nie będzie. Zarabiam w biznesie. Zaprasza Adam Grzesik.